Depresja to choroba psychiczna, która objawia się obniżeniem nastroju, brakiem energii, utratą zainteresowań, ale mogą pojawić się również dodatkowe objawy, takie jak problemy z koncentracją, z pamięcią, bezsenność, myślenie o sobie w czarnych scenariuszach, jestem beznadziejny, jestem zły, nic mi w życiu nie wychodzi, myślenie w czarnych kolorach o swoim życiu, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jeśli takie objawy utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, należy się zaniepokoić i pójść do lekarza specjalisty, psychiatry. To jest lekarz, który wie, jak pomóc w depresji. Natomiast jeśli pojawią się myśli samobójcze, kolejny niezwykle istotny objaw depresji, wówczas natychmiast należy udać się do psychiatry. Nie czekać, czy może za 2 tygodnie miną, może jutro miną. Nie, jeśli pojawiają się myśli samobójcze, należy pilnie, natychmiast udać się zawsze do lekarza psychiatry. Mamy program bezpłatnej zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Mamy program bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z depresją dorosłych, a także dla osób chorych na raka i ich rodzin. Wystarczy wejść na naszą stronę www.twarzedepresji.pl/pomoc-psychologiczna, wypełnić formularz zgłoszeniowy do wybranego programu i natychmiast nasz przedstawiciel, koordynatorka Fundacji Twarze Depresji zadzwoni i zaproponuje dogodny dla osoby zgłaszającej się termin konsultacji z naszym specjalistą. To jest fenomen na skalę kraju, ale u nas naprawdę nie ma kolejek do specjalistów. Można się dostać od ręki. Mało tego, jeśli dzwonią do nas, a zdarza się, że dzwoni mama dziecka po próbie samobójczej, zrozpaczona, że usłyszała, że nie wiem, do psychiatry ma 150 kilometrów najbliższego lub że pomoc ma być za miesiąc. U nas tę pomoc dostaje tego samego dnia.